Siemacie, czołem, Crazy Spike z tej strony. Witam w kolejnym odcineczku Unturned z naszymi zombiakami. Więc w tym odcinku pokażę wam co i jak, jeżeli chodzi o samochody. Tak, żebyście już wszystko na 100% wiedzieli i nie było żadnych pytań. Ostatnie update'y fajnie pozmieniały. Mamy piłę. Super sprawa, nie? W końcu wróciła do życia. Proszę bardzo. I leci! Poleciała. Także super. No dobra. Poza piłą. Pokażę wam najważniejsze rzeczy. Więc tak. Jeżeli samochód nam się pali, to w eku ja już mam. Jest blowtorch. Equip. A oczywiście nie mogę, bo nie mam miejsca, tak? No dobra, na razie piłę wywalimy. I w ten sposób naprawiamy. Jeżeli się dymi, zaczyna jarać, coś w ten deseń, nie? Jak widzicie, ma 7%. To nie jest jego wytrzymałość, to jest jego poziom paliwa. O, w skrócie. Jak widzicie, jestem na stacji benzynowej. I o co chodzi? Znalazłem sobie pusty pojemniczek gaskana. I teraz co dalej? Podchodząc na stacji benzynowej, do tej, kurde, gdzie się nalewa benzynę, kompletnie mi nazwa wylecia. Po prostu lew ścizmyszki i tak samo tu lew ścizmyszki. 47%, czyli widzicie około 25% coś ten deseń napełnia, tak? 41, 50, 74. No, to nawet lepiej. I w ten sposób naprawiamy i robimy paliwo do samochodów. Ale teraz będą ciekawsze rzeczy. Zaraz zobaczycie, tylko to jadę. Wysiadka. I drzewo zaliczę. Ja się tutaj przygotowałem tu dla was. Więc teraz wam pokażę fajne rzeczy, które można porobić z samochodami. Okej, jedziemy. Można samochody barykadować i się z nim bawić. Najpierw zaczniemy od skrzyń. Mamy sobie skrzynkę. Super fajnie. I teraz patrzcie, co możemy zrobić. I mamy mobilny storage. Mobilna przechowalnia. Z tego co się orientuję, samochody podlegają fizyce, więc jak będziemy za mocno szaleć, teoretycznie powinien nam to spaść. Łooo, ale gnój zrobiłem. Myślę, że jeszcze jedno takie kółeczko większe. Ajajaj. A, sprawdzimy, czy coś nam spadło, czy nie. Czy się przesunęły? A, się nie przesunęły. Z tego wiem, jak się odwrócimy, powinno to zlecieć, chociaż... No, ale jest typowy storage, jak widzicie. Możemy się bawić, sobie tak jeździć. Ale teraz najfajniejsze zabawy. Mamy ognisko. Nie? Patrzcie na to. Patrzcie i płaczcie. Może jakoś skoczę najpierw, o. Jak zajebiście to wygląda, nie? Jeszcze sobie jednego gdzieś tu w tył włożymy. O, tu. Jest petarda, nie? I teraz tak. Na samochody możemy kłaść sandbagi, barykady i barbed wire. No, teraz zobaczycie tą zabawę. Equip. O, kurwa, nie? Nie no, co tu, ale jest, ale zajebiście to wygląda. Dosłownie, kurwa, nietykalnie, jak to wygląda w środku. Wejdź. To ja pierdolę. Dobra, tu by trzeba tak jeździć. Dobra, wygląda zajebiście. Dobra. Co dalej możemy jeszcze zrobić? Dobra. Barykady widzieliście, jeszcze się nim raz pobawimy. Drut kolczasty. To czuję, że będzie zajebiście. No dobra, zrobimy sobie, że trochę wystawał. A, możemy jedno na drugie jeszcze sobie kłaść. O, ja pierdolę, to jest teraz Terminator.
Tu się budujemy. Tu nie kładę, bo jakoś chcę wejść. Chociaż cholera im, że tak z boku dusić, nie? To tu zrobimy sobie małą lukę. Dobra. No ja się go sobie tak budujemy, ale no jednak jest to niebezpieczne. Trzeba się łatwo poranić, ale wygląda to zajebiście. Tu nie ma nic dodać, nic ująć w tym temacie. Ale trochę krzywo. Ja pierdolę. Jest petarda, nie? A czy może sobie teraz przód zrobimy do przodu, co? Nic tam kurwa tu nie wejdzie teraz. O! Pyk. Aj, mi się skończyły. Dobra. Jeszcze na pojazdy można kłaść sandboxy. Zobaczymy, jak to wygląda. No, milusio! Widzę o wiele lepiej jak barykady. Teraz, co jest fajne, pamiętajcie, że damage, jak nawet ktoś będzie test typowo... A, tu już nie zrobimy, skrzeniłem. Iść pod kątem. Pamiętajcie, że jak ktoś będzie do was strzelał nawet, no w tym momencie wam heada nie zrobi w czasie jazdy, nie? Nie zginiecie. Wszystko będą barykady przyjmować, obrażenia. O, jak zajebiście to wygląda. Bardzo mi się to podoba. No i kurwa, samochód z piekła rodem. Jeszcze mam benzynę, trochę go napełnimy. Equip. Spokojnie. Mogę czy nie mogę? Mogę. Dobra, i teraz tak delikatnie, żebym... A, widzę, nie A, dobra, otrzymuję obrażenia. Bandażu, gdzieś tu miałem bandaż. Użyj. O, czyli pamiętajcie, trzeba być cholernie ostrożnym, ale no mamy samochód, kurwa, Terminator, nie do zbicia czołg. No nie, jadąca fortreca. Mi się uda do niego wejść. O. Zerowa widoczność. Dobra, zaraz wypróbujemy to na jakichś zombiakach. Ja pierdol. Fortreca, ale nie ma co, nie? Czyli zamiast tych barykad lepiej stawiać sandboxy. O, ho, ho. Patrzcie. Nic nie wsteczny. No na tyle nie zrobiłem. Nie, zrobiłem. Zrobiłem, tylko tak chyba bardziej wystaje bokiem. O, a ty gdzieś mi tam las? O, wszystko z boku pada. Widzicie, co tu się dzieje. Totalna rzeźnia. Zajebista opcja. No w tym momencie nikt was nie tknie. Nikt was nie tknie. Jak jesteście w środku, no jesteście nietykalni po prostu, nie? Opancerzenie stuprocentowe. Nikt wam nic nie zrobi. O, ja pierdol. Zobaczymy, jak w samochód jebniemy. O! Tak jest. Nasze zombiaki. O, kurwa, jest moc. Dobra, do góryśmy wyszli. No, jeżeli to wam się nie podoba, to ja nie wiem. Jest tyle opcji do zabawy, żeby idealnie sobie wszystko porobić z sandboxami. Itp. Itd. Także naprawdę polecam się w tym... Aj, znowu siełem. Polecam się tym pobawić. Ja wam dziękuję wielkie za oglądanko. Mówię wam na razie, cześć.